Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wylewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie. Pokój tobie, bracie, siostro. Którzy trwacie w wierze ojców, matek, którzy na początku tego Wielkiego Postu przychodzicie do tej świątyni, gdzie króluje Maryja, gdzie uczy nas królowania. Ona przychodzi do dzieci swoich zniewolonych na ziemi, by nauczyć ich drogi królewskiej, by uwolnić ich swoim stawiennictwem od tego, co ich zniewala. Przybywam do was z Kalisza. Kalisz to dziś już bardzo znane sanktuarium świętego Józefa. Niejako przybywam od Józefa do waszej świątyni, gdzie króluje Maryja. Taki znak ukazujący małżeństwo, które Bóg uczynił świętym, które jest źródłem jedności. Małżeństwo jest znakiem miłości Chrystusa do Kościoła. Pamiętam, jak czytałem Martę Robin i ona mówiła, że święty Józef będzie patronem XXI wieku. Zobaczmy, bracia i siostry, wiek XIX, XX to czas szczególnej aktywności naszej mamy, która przychodzi, by nas ratować poprzez swoje objawienia, tyle objawień maryjnych, aby ratować Kościół, ratować rodzinę. I Marta Robin mówi, że święty Józef będzie patronem XXI wieku, czyli w tym czasie, kiedy będzie decydująca bitwa o rodzinę. Dziś widzimy po prostu, jak rodzina została zniszczona.
i tylko przyczółki jeszcze gdzieś są, gdzie trwają wiernie w rodzinie, gdzie rodziny są całe, gdzie rodziny promieniują Bogiem. Wyruszając z Kalisza, siadam do pociągu, podchodzę do miejsca, gdzie mam usiąść, a tam młody człowiek, jak się okazało później, piszący doktorat, pozdrowił imię Boga. To dziś, w dzisiejszym świecie, już rzadkość. Niewiele jest tych, którzy w miejscu publicznym potrafią uwielbić imię Boga. I zaczęliśmy rozmowę. Podzielił się po prostu swoim przeżywaniem tego czasu, że postanowił sobie w tym roku, kiedyś podejmował jakieś mniejsze postanowienia, ale w tym roku wziąć się tak mocno właśnie za bary, że czas Wielkiego Postu będzie czasem odejścia od internetu. Tylko tyle będzie korzystał, co związane jest z jego pracą doktorską. I tak, zobaczcie, przez pozdrowienie imienia Bożego staliśmy się przyjaciółmi. Bóg nas połączył. On jest tym, który jednoczy. Tak cieszę się, że dane mi jest tutaj przybyć do was. I mam głosić słowo i razem z wami rozpocząć w tym miejscu, gdzie króluje Maryja. Ten czas łaski, czas Wielkiego Postu. I chciałbym z wami zasłuchać się w słowo, które Bóg do nas dzisiaj kieruje. Odczytać, co Bóg do nas mówi. W tej świątyni, której króluje Maryja, która uczy nas szczególnej miłości, czci i szacunku do Jezusa. Bogu dzięki właśnie za kapłanów, którzy was uczą tej postawy miłości, właśnie przyjmowania Jezusa na kolanach. To jest znak uniżenia przed Bogiem, stanięcia w prawdzie. Nie ma piękniejszej postawy, żeby przyjąć Boga. I co Bóg do nas mówi dzisiaj w swoim słowie? Słyszymy, nawróćcie się sercem, całym sercem. Czy to możliwe? Wydaje się, że nie. A dlaczego? Bo skutkiem grzechu pierworodnego jest w nas takie skrzywienie, iż bardziej jesteśmy obecni na zewnątrz siebie niż wewnątrz, bardziej w ciele niż w duszy. I pewnie dlatego prorok Joel mówi, że płaczemy, lamentujemy, rozdzieramy szaty, ale nie serca. Czyli bardziej skupiamy się na tym, co widoczne dla oczu, przemijające, niż na Bogu. Inaczej w rzeczach małych i nieistotnych, w nich się zakorzeniamy i nimi się zniewalamy. A nie otwieramy się na to, co wielkie, duchowe. Lubimy bardzo wpatrywać się w ten wymiar horyzontalny. Lubimy oceniać wszystko, oceniać, obmawiać, narzekać, że wokół wszyscy nie są na moje podobieństwo, że nie są jak aniołowie. Ale nie naśladujemy Jezusa, nie wpatrujemy się w Niego, który uczy nas wpatrywać się w niebo, uczy nas wznosić oczy ku Ojcu, odrywać się od tego, co materialne i kierować się ku temu, co duchowe. I co Słowo Boże dziś mówi do nas? Co mamy czynić? Trzeba wyjść ze swojej komnaty, ze swojego pokoju, swoich schematów, swoich planów, swojej
ideologii szczęścia. Wyjść tak jak Abraham, jak Mojżesz, jak Józef, Paweł i inni. Wyjść i co mówi prorok? Wyjść i stanąć między przedsionkiem a ołtarzem. I co mamy robić? Mamy płakać. Niech płaczą kapłani i słudzy Pana i niech mówią: przepuść, Panie, ludowi Twojemu, aby poganie nie zapanowali nad nami. Jak odczytać to słowo? Europo, jeśli chcesz ocalić się przed dniem, który nadchodzi, stań przed Panem i płacz. Płacz, aby poganie nie zapanowali nad Tobą. Polsko, ojczyzna moja, opłakuj swoje grzechy i uciekaj się do Pana, aby poganie nie zapanowali nad Tobą. Tak pokazuje prorok, że mamy płakać, ale nie płakać w swoim domu nad sobą, nad tym, czego mi brak, lecz w świątyni, przed ołtarzem, aby widzieć w prawdziwym świetle, iż grzech zranił nie tylko mnie i drugiego człowieka, ale przede wszystkim przez nasz grzech ranimy naszego Stwórcę i Zbawiciela. Dlatego potrzebna jest publiczna modlitwa, pokuta i to czynimy, gromadząc się w świątyni. I Pan wysłucha ludu, który będzie wołał z głębi serc. To wołanie ma wychodzić nie z rozumu, ale z serca. Dalej zobaczmy, co mówi Słowo Boże. Mamy patrzeć nie na nas samych, na tych, którzy nas zranili, ale na ołtarz, na krzyż, na rany Chrystusa. Widzieć miłość Boga Ojca, który w swoim Synu tak nas umiłował i w swoim sercu wołać. Jak wołać? Wołać przez post, płacz i lament. Przepuść, Panie, ludowi Twojemu. Tak mówi do nas dziś prorok Joel. A psalmista w psalmie 51, co mówi do nas? Podpowiada nam: uznaj nieprawość swoją i powiedz głośno: przeciwko Tobie zgrzeszyłem. Nie byłem wierny Tobie, mój Boże, i nie zważałem na Twoje słowo. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Czyli nie ja sam siebie mam siebie oczyścić. Mam wołać do tego, który ma moc mnie oczyścić. Zobacz, bracie i siostro, psalmista mówi nam: powtarzaj słowa. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Powtarzajmy te słowa. Wypowiadajmy: stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Tylko w sercu czystym człowiek słyszy Boga. Tylko w sercu czystym następuje to zjednoczenie z Nim i uwielbienie Boga. Dlatego musimy prosić o oczyszczenie naszego serca. I co nam powyższe słowo wskazuje? Prawdę o naszym sercu, o moim i Twoim sercu, iż nawrócenie nie dokonuje się mocą ludzką, lecz boską. Nie nawrócę się opierając się tylko na ludzkim działaniu, podejmując takie czy inne nawet postanowienia, taką czy inną terapię.
Psalmista mówi wprost: nawrócenie jest łaską, którą trzeba przez modlitwę błagalną wyprosić u Boga. I to jest wielki dar. Odwrócić się od zniewalającej nas materii i skierować się ku Bogu żywemu. Na ziemi, bracia i siostry, to jest największy cud. Nawrócić się do Boga. Największy cud. Większy niż wszelkiego rodzaju uzdrowienia cielesne i różnego rodzaju. Największym cudem jest nawrócić, czy pozwolić Bogu, żeby On nawrócił mnie ku sobie. Ile dokonało się w świętym Ignacym, jak Pan Bóg przez niego wiele uczynił, kiedy się nawrócił, kiedy pozwolił się Bogu nawrócić. Kiedy leżał 9 miesięcy po tym, jak trafiła go kula armatnia w czasie rekonwalescencji, po ranie odniesionej w Pampelunie, tuż przed swoim nawróceniem czytał książkę Żywot Chrystusa, której po 3 perykopach o zaginionej owcy, drachmie i synu marnotrawnym była następująca modlitwa. Posłuchajcie. Może wypowiedzcie nawet ją w sercu waszym. Przyjdź, dobry pasterzu, i szukaj mnie, twojej zagubionej i zmęczonej owcy. Przyjdź, Ojcze miłosierdzia, przygarnij zagubionego i marnotrawnego syna, który wraca do ciebie. Przyjdź i nawróć mnie do siebie. Daj mi łaskę czynienia prawdziwej i doskonałej pokuty, abym stał się powodem do radości dla aniołów i przykładem pokory dla ludzi. Panie Boże, obdarz mnie łaską zbawienia. Amen. Słuchajcie, te słowa ukazują nam, jak trzeba nam prosić Boga. Przyjdź, Panie, przyjdź i nawróć mnie do siebie. Co nam mówi ewangelista Mateusz dzisiaj? Co mówi o nawróceniu? W prostych słowach opisuje, kiedy dokonuje się w człowieku prawdziwe nawrócenie. Wtedy, gdy nie wykonuje pobożnych uczynków przed ludźmi, aby go widzieli, nie daje jałmużny dla ludzkich pochwał, nie modli się dla ludzkich względów, nie pości dla ludzkiej pochwały, lecz wszystko czyni dla tego, który widzi w ukryciu. Innymi słowy, nawrócenie dokonuje się w nas wtedy, gdy uwalniamy się od lęku przed ludźmi i zaczynamy czynić wszystko ze względu na Ojca, który widzi w ukryciu. Czyli upodabniamy się do Jezusa, stajemy się alter Christus, drugim Chrystusem. To jest nawrócenie, o które trzeba nam błagać Boga w tym czasie, który nam daje, w tym czasie bardzo trudnym dla Kościoła i dla rodziny. Prorok Joel krzyczy dzisiaj do nas, jego głos się rozchodzi w całym świecie. Nawróćcie się do Boga waszego. Nawrócenie to zmiana radykalna, odwrócenie się od tego, co nie jest Boże i skierowanie się do tego, co jest Boże, czyli od pychy tego świata do pokory Chrystusa, od kłamstwa do prawdy jedynej, od brzydoty i mody tego świata do piękna duchowego ukazanego nam przez niepokalaną. W porannym pacierzu mówimy: jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej,
z domu niewoli. Bóg określa w tych słowach swoje imię. Ja jestem, który ciebie wyprowadziłem. Czyli Bóg daje się rozpoznać w życiu człowieka przez działanie wyzwalające. Jaki to jest Bóg? Jest to Bóg wolności, który daje wolność, wyprowadza na wolność. Jest On rozmiłowany w wolności swoich dzieci. Jest zatroskany o wolność człowieka i dlatego daje mu przykazania, które będą mu podpowiadać, mówić, czy jest wolny, czy nie. I mówimy codziennie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Czyli nie dasz się zniewolić bożkami, bo tylko ja jestem Bogiem prawdziwym, który daje wolność. A ty, stworzony na moje podobieństwo, bracie i siostro, masz być wolnym. Jan Paweł II, pamiętamy, jak wołał: wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni nie wymagali. Gdy przyjdą takie czasy, że nie będzie się wymagać, wymagajcie od siebie. Dlaczego tak wołał? Bo chciał, abyśmy byli wolni. Doświadczyli prawdziwej wolności, wolności Bożej, która uszlachetnia człowieka, czyni go naprawdę szczęśliwym. Bracie i siostro, pamiętaj, nawrócenie jest łaską. Trzeba je wyprosić, wybłagać. Panie, prosimy, nawróć nas ku sobie. Niech to wołanie będzie w naszych sercach. I chciałbym na początku tego szczególnego czasu, który wspólnie tu w świątyni przed ołtarzem Pana rozpoczynamy, żebyśmy wypowiedzieli to pozdrowienie, które Bóg w Trójcy Świętej jedyny wypowiada przez anioła do Maryi. Witaj, Maryjo, bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą. Żebyśmy wypowiadając te słowa prosili przez jej pośrednictwo o potrzebne nam łaski na ten czas rekolekcji, na ten czas Wielkiego Postu, aby dokonało się w nas prawdziwe nawrócenie, żebyśmy stali się ludźmi wolnymi, którzy żyją dla chwały Ojca.